Po tym lockdownie, kiedy to wyszliśmy trochę z bezludnej wyspy i zaczynamy się ruszać. Przedstawiam partnerów dzisiejszych zawodów. Uwaga, no przede wszystkim woda, pierwiastek życia. Firma Nata, która zapewnia wodę dla wszystkich zawodników. Też się załapałem. Ziaja, która zadba o nasze piękne ciała i ufundowała upominki również dla finalistów. Trefl Gdańsk i Trefl Sopot ufundowali puzzle, czyli puzzle, mówiąc po polsku, dla najmłodszych medalistów, czyli coś dla głowy. Miejska hala sportowa, w której się znajdujemy. Bardzo dziękujemy włodarzom. A stałymi naszymi partnerami są Akart Audio, czyli kompleksowa obsługa multimedialna. Mam wrażenie, że dzięki nim jestem słyszalny. Exclusive Sport, czyli ekskluzywne trofea, medale i wspaniała odzież sportowa. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, gdzie zawodniczki Akademii Fitness regularnie trenują i przygotowują się do zawodów, również do tych zawodów. Dziękujemy bardzo. I wszystko oczywiście odbywa się pod czujnym, troskliwym, fachowym patronatem Polskiej Federacji Fitness Sportowego oraz Federacji WDA, World Dance Association. Organizatorem zawodów jest Akademia Fitness Sportowego Aleksandry Kobielak. Brawa wielkie. Spiritus Movens, dobry duch. Najbardziej utytułowana mistrzyni zawodniczka w historii tego sportu, znana na całym świecie. Ola, która po prostu zaprasza młodzież i dzieci od 5 roku życia do nowo otwartych grup i nazywa się to fitness sportowy, tak naprawdę kształtuje nie tylko sylwetki, wpływa na zdrowie, to wszystko wiadomo, ale także charakter. Cokolwiek te dzieciaki będą robiły w życiu dorosłym, na pewno sport bardzo pomoże im osiągnąć sukcesy, zorganizować życie i wiedzieć, czego chcą. Ola zaprasza na zajęcia fitness sportowego, szczegóły oraz zapisy na stronie www.akademiafitness.eu. Zapraszamy również do sklepu Akademii Fitness, gdzie można będzie kupić odzież Fitness Limited Collection. Handmade, czyli ręczna robota ekskluzywna, oczywiście wykonana przez Aleksandrę Kobielak. No i teraz proszę Państwa, ci, którzy będą oceniać sprawiedliwi, pora przedstawić zespół sędziowski. Anna Stawczyk, absolwentka AWF Warszawa, instruktor fitness, gimnastyki, oligofrenopedagog, sędzia Radomskiej Olimpiady Młodzieży Gimnastyki, trener klubu MTK Radom Pajęczarki oraz wielkie brawa. Reprezentująca Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w roku 1996. Wielokrotna mistrzyni Polski, trener i sędzia fitness sportowego. I oczywiście trener klubu Kwitniewska Gym. Anna Kwitniewska, wielkie brawa. Renata Grześków, reprezentantka klubu UKS Spartanie z Zachutynia. Wielka pasjonatka sportu i gimnastyki, instruktor fitness, kilkakrotna mistrzyni Polski w podnoszeniu ciężarów. Brawo! Z przyjemnością zapraszam Justyna Bolek, to trenerka fitness, autorka folkowego treningu Cardio Slavica, wykładowca Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na Wydziale Kultury Fizycznej, Katedra Sportu, Zakład Fitness. Stały ekspert w dziedzinie fitness i zdrowie w Dzień Dobry TVN oraz Radio Kaszebę. Autorka wielu publikacji prasowych na temat zdrowej aktywności i fitness. Wielkie brawa! I w końcu z przyjemnością zapraszam Aleksandrę Kobielak, sędzia główny, dobry duch, mistrzyni świata fitness, prezes Akademii Fitness Sportowego, Polskiej Federacji Fitness Sportowego oraz międzynarodowej World Dance Association Poland, promotor zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz pomysłodawca szerzenia dyscypliny fitness sportowego dla dzieci i młodzieży w Polsce i na świecie. I mam wrażenie, że doceniająca bardzo współsędziujące specjalistki, koleżanki
zespół.